Czemu ty śpisz na podłodze? A sił nie miałem, wolałem na twardym. A to medyk ci nic nie pomógł? A nie ma tak dobrze. W sumie to dalej będziemy ci grozić. Też nic nie ma. Tu patrz, jaka jest płyta duża. Będzie. Chodźmy na górę. O. Dwie płyty. A i tak sami tego nie przyniesiemy, no to trzeba będzie to poświartować. Ale znajomy kolega, co? No, wydawał się sympatyczny. Ani nam się nie przydadzą. Dlaczego do nich celujecie? Do młodziaka i do starszej bani? Stary, potrzebujemy ich! Każde ręce do roboty są przydatne. Jak już nie. Tego młodego tylko. Czekaj, jak to się odpalało, no w wojsku kiedyś byłem. To działa! Chodźcie, zobaczymy. Czołg i samochód. Ktoś tam chodzi jeszcze. No, ktoś tam chodzi z bronią. Tyle jednak żyje baza wojskowa. Ty! Znikamy stąd! Cholera! Ty, ktoś tam auto ukradł? Nie, ale ktoś przyjechał. Oho, mamy kłopoty, panowie. Uciekamy? Nie mamy już gdzie. Oddajesz nam medyka i medyczkę i darujemy ci życie. A co z nimi? Ich też zabiję. Rób to. Przykro mi, chłopaki. Naprawdę. Trzymajcie się, panowie. Rozumiem się, trzymaj. Na razie. Było miło. Co jest? Dawaj! Co jest, widzowie? Co tu jest grane? Musimy się stąd wydostać! Ja pierdolę, widzowie, biorę się po hrabin! Ile ich tam jeszcze zostało? Trochę? Ty medyk tam jest! Trochę? Tędy wychodzimy! Chyba wszyscy, stop! Kurde... Co tu się stało? Chyba wszyscy. W porządku? Medyk jest! Jak do samochodu? Ja uciekam! Biegnijcie do samochodu! Masz, dobra, jak coś na radio jesteś. Co jest z tobą? Oberwałem. Nie mogę odjechać. Chodź i zwykamy stąd. Nie mogę. Uciekajcie. Jak uciekaj? Medyk, wstawaj. Czemu tu w ogóle przyjechałeś? Musicie uciekać. Medyk, chodź. Nie chodź. Mechanik. Zapamiętaj proszę jedną rzecz. Jaką rzecz? Jedną rzecz. Kot do uratowania twojej rodziny. Kot, to jest... Dwa. Kot, to jest dwa. Dwa jeden. Dwa jeden? Dwa jeden. Trzy. Cztery cyfry. Zapamiętaj. Sześć. Dwa. Jeden. Dwa. Medyk. Dalej. Co jest? Ja pierdzielę, widzowie, co jest? Strzela do nas! Ja pierdzielę, widzowie! Witam was bardzo serdecznie w tym odcinku GTA 5 Zombie. Widzowie, zostawiajcie szybciutko apteczki w górę, ja biegnę szybko do samochodu. Zostawiajcie także subskrypcję na ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków zombie. A my, widzowie, lecimy szybko do samochodu. Widzimy się zaraz. Widzowie, co tam się odwaliło? Ja pierdzielę. Pakujcie się do samochodu, już! Już! Dawaj. Kieruję! Jedź! Ja pierdzielę. Skąd wy wiedzieliście? Masz techniki. Co techniki? Właśnie wasz kolega nie żyje. Który? Medyk! To nie był mój kolega. To no wcale, z nim zostało się nie z nami. Bo zaproponował mi puszkę jedzenia. Ej, Shane. Mamy problem. Co? Jaki problem? On zginął, nie? No. Przecież ten drugi rządowy pomyśli, że to my zrobiliśmy. O cholera. A on musi się jeszcze odezwać na radio. To co teraz? Tak jak mówił. Nikt z nas nie widział jego śmierci. Znaczy ja ci wierzę, ale ci poprę. Przecież to nie jest moja wina. No wiem, że to nie jest twoja wina. Oporowiec go zabił, dlatego uciekałem. Pierdzie, nie wiem, teraz ja już obazy, trzeba to jakoś zbudować. Jak ja ale teraz się wytłumaczę się wszystkim? Nas. No uratowali, ja prawie was zabiłem. Trudno, mi i tak już to wszystko lata. Co trudno? Wiesz dlaczego, dobrze, dlaczego? No dobra, ale wiesz, że byłem zmuszony. Ale czy ja mam do ciebie coś za to? No powinieneś mieć. Ej, tak już nie zależy w sumie. Ty po co tu jesteś cały czas? Powinno ci cały czas zależeć. A co jak cię okłamali? Nie wiem.
W sumie... I tylko się łudziłem, że żyję. No, łudziłeś się i chciałeś, żebym się zabił. Żeby wszystko na mnie poszło. Co ty gadasz? Nie. No wcale. Myślisz, że nie wiedziałem, że jak tego nie zrobić, to cię zabiję? Ale chciałem, żeby mnie zabili. Chciałem. Wolałem, żebyś już mnie zabił. Żeby choć ty i twoja rodzina, żeby się przeżyli. Ale ja wolałem zginąć. Za was. Nie, nie rób tego. Ale oni nawet tego nie chcieli. Oni chcieli medyka. I Charlotte. I to przystałeś na to? No nie no, chciałem, żeby mnie zabili. W ogóle od kiedy byłeś tak z nimi dogadany? Może nie rozmawiajmy teraz sobie, bo potem jej będę musiał powtarzać. Dobra. A gdzie w ogóle oni pojechali? Są za nami. Na pewno? Tak, widzę ich. Są. No, są. Nie fisiuj mi tu. No ty nie fisiuj, człowieku. Jesteś zdrajcą. Dupę ci uratowałem. No, może uratowałeś, ale jesteś zdrajcą. Co nie, Merl? Jakby nie patrzeć, to ta. Ale jakby nie patrzeć, to ty też. Dlaczego no niby? Przecież to, co tamten powiedział? No co powiedział? No przecież miałeś z nimi jakiś układ. To ja nie miałem innego wyboru, nawet jeżeli no chciałem wiem, sam zginąć. No, ale miałeś chyba z nimi wcześniej wybór. To. Rick miał wybór. Tylko się posłuchał jakiegoś frajera medyka. A ty, strażnik, nie wiedziałem, że jesteś łysy. Pół łysy. Co? Żeby w takim wieku rondo mieć to... No dobra, ale za to chyba się trzeba odwdzięczyć i tutaj trochę zbudować tą bazę, nie? Tak, pomogę ci. Niech sobie żyją sami. A co, czyli nadal idziemy na swoje? No idziemy, wracamy do siebie tam. Co? A myślałem, że strzelisz! Nie strzeliłem. Świat mi się zakręcił. Na co, chciałeś, żebym strzelił? Nie. Medyk nie żyje. No wiem. Skąd wiesz? No bo jak uciekałem, słyszałem strzały. Ty, już, spokojnie. Czyż tak obstrałeś? Nie, już jest wszystko w porządku. Ora, gdzie wszyscy? Pewnie po domach. Babcia siedzi u siebie. Babcia u siebie? Gdzie jest młoda? Gdzie jest kapitan, czy tam rybak? Pewnie młoda tego. Tak jak powiedziałeś, żeby się z nią tak zajęła. W tamtym domu? Chyba tam. Chodźmy, sprawdzimy to. A gdzie jest haker? On pomyśli, że go zabiliśmy. Tam ktoś był, widziałem w oknie. Gdzie? Kto to jest, widzowie? Cześć? Halo? A ty kim ty jesteś? Od halo! Medyka. Od medyka. Ty nie znam typa, ty. No bo on... Żeby nie znam, pierwszy raz go na oczy widzę. Jak medyk pojechał wtedy na zwiady, co? Jak wy przyjechaliście, co powiedziałem, że go nie ma, to on przywiózł trójkę nowych. Przywiózł jedną typiarę i dwójkę chłopów. Dobra, to w sumie on już nie jest od medyka. No w sumie tak. Teraz od kogo jest? Od hakera? No właśnie nie. A co haker ma z tym problemem? Czy od ciebie, zdrajco? Kogo od niego? Jeszcze raz tak do mnie powiedz! To co? Nie ma już sobą twojego przydupasa, co? Twojego wielbiciela. Człowieku, gdyby nie ja, byś już 3 razy był takim o. A gdzie ty byłeś? A gdyby nie ty, to kto? Gdyby nie medyk. Co? Co gdyby nie medyk? Gdyby nie medyk, to byśmy tam zginęli. On tam przyjechał i pewnie ty przyjechałeś za nim. Jak jego pies. Ciesz się, że żyjesz. Ty też się, że żyjesz. Nie. Stop przemocy. Już za dużo nas ucierpiało. Do bezpieczeństwa. Do bezpieczeństwa. No ty tak. Lepiej odłóż, chłoptasiu. Za dużo nas ucierpiało, nie ma... Teren jeszcze nie jest ogrodzony, ja bym się wziął za ogrodzenie terenu. To się wiesz. Wy z Zlinam nie jesteście? Co? Zlinam nie jesteście? No nie, bo z jednej strony nas uratowałeś, ale... A z drugiej musimy tylko umrzeć, więc tam ze spokojem tam. Jak przerwałeś do nas, ja myślałem, że my umrzemy już. No nie miałem wyboru. Gdyby nie medyk, to bym musiał strzelić, no, wiecie o tym. Ale... Mnie ciekawi, co oni ci tam mówili. A zaraz wam wszystko powiem. Sprawdźmy, czy młoda żyje. Widzowie, właśnie, czy młoda żyje, bo ona miała zostać z tą babcią. Ale widzowie, jak ja im to wytłumaczę, że no, miałem zadanie ich zabić. Bo to trochę, wiecie, strasznie creepy brzmi. Wszystko w porządku? Odkręcił mnie człowiek. Cześć, gdzie jest rybak? Nie wiem, poszedł gdzieś na dwór. Przejdź chyba. Gdzieś na dwór, no dobra. Wszystko tutaj w porządku, nic się nie dzieje? Nie, tu spoko, ja co u was? Medyk nie żyje. Jak medyk nie żyje? I to nie, to nie ja go zabiłem. Co się działo, jak wy poszliście? Długa historia, co? Gdzie jest Merl? On przyjechał z wami. Nie, no tak, on poszedł do innego budynku, bo powiedział, że tu się idzie za... Merl, odbiór. No to kto? Ty... A ty kim? No to ja jestem. Co? Co, jak ty żeś się ubrał? Przebrałem się. Już chciałeś się zastrzelić. Widzisz, nie poznałeś mnie. Co ci się stało? Nie wiem. I tak chyba bezpiecznie jest. Ty, o co mu chodzi? Może o ten komunikat? Dobra, słuchajcie. To, co zaszło tam dzisiaj, to wybaczcie, ale nie miałem wyboru, tak? Chciałem, żebym... A co zaszło? Nieważne, babciu. Chciałem, żebym ja zniknął, a nie wy. Dobra, rozumiem. Możemy przychodzić.
no, kazali mi was zabić wcześniej. Już kilka dni temu. Tygodni, tydzień, dwa. Za to obiecywali mi, że zabiorą mnie do rodziny. No rozumiem. Dobra, nie ma co, trzeba jechać po jakieś blachy, co? To by się przydało. Tak, ale... Cześć, bo ktoś puka. Dzień dobry, do widzenia. Chyba sprzątamy. Jedziemy po płot. Metalowy. Jak skąd? Pozbieramy. Później pojedziemy po naczepę. Stoi? To będzie trzeba poszukać. No, naczepa to nie będzie ciężki problem. Nie, no dużo jest. O ile jeszcze nikt nam nie zabrał. Ciężarówka? Nikt nie zabrał, ja mam klucze. Przyda się odpalić bez kluczy. Tak? I myślisz, że ktoś akurat wybrał tą jedyną ciężarówkę na świecie? A ci poradzą z bronią. Kto to w ogóle jest? To ten powiedz. Co? To. Wziąłbyś się do roboty. A ty? Właśnie jedziemy po płot. To jedź. Co się z nim stało? To się odwraca. Wsiadaj, Merlin. Wsiadaj do tyłu. Weź radio z samochodu. Jedziesz tamtym? Tak. Radio 12. No ale tamten inny się też stał. A co robimy z tym Merlem? Halo. Smutny przez ten komunikat, no ale się nie dziwię. Odpocząć powiem przez chwilę. Jak odpocząć? Bo normalnie, bo to nagle ciężkie. A skąd wiecie, że to prawda? Czy go nie okumali specjalnie? Tego też nie wiemy. Może być różnie z tym. Wiem, skąd możemy wziąć płot. Stąd. Ten? No mamy metal, tak? Patrzcie, ile tego jest. No sporo. Jakbyśmy no teraz użyli, to akurat wystarczyło na wrócenie drogi. Nawet ciąć nie trzeba, tutaj wystarczy, no nie wiem, wyszarpać to. To są siatki zaczepione pewnie na jakieś druty albo coś. No ten... Tylko amunicję traci. Ten czysty. No to wyszarpujemy no to, nie? Tak, bo to widać, że to na rurce. No to widać, jak to się w ogóle trzyma. No to wystarczy skopa walnąć i mamy całą blakę. Dobra, to zapakujemy to. Tak, dawaj się. Dobra, widzowie, my co? My to pakujemy. Jeżeli już to spakujemy wszystko, to się pewnie do was odezwę, bo zobaczcie, ile tutaj roboty mam. To trzeba wszystko zdjąć, chociaż podejrzewam, że my tego wszystkiego nie uwieziemy, bo zobaczcie, ile tego jest. A z tego musimy zrobić naprawdę bardzo wysokie płoty metalowe. Tak jak były kiedyś na przykład w tej bazie medyka pierwszej, co tam go spotkaliśmy, co miał łóżko, co nam pomógł, więc takie nam są potrzebne w wysokości. I dzisiaj także pobudujemy dla nowych widzów, co jeszcze nie widzieli, zobaczycie system budowania, który mamy właśnie na serwerze, którego nigdzie nie ma na polskich serwerach roleplay i ogólnie to jest taki system, no w sumie jak na raście, czyli budowania możemy to upgrade'ować z metalu nawet na kamień. Także jak widzicie, no chłopaki już tutaj z młotkami nawalają. Ja w sumie też powinienem się wziąć za robotę, Merl cofa i co? Robimy to. Dobra widzowie, jak widzicie, no tutaj już trochę mamy zabezpieczonych tych blach. Na pick-upa tak odaliśmy, no skrypt nam zrobił tak, że no troszeczkę nam tutaj wisi w powietrzu. Ale przyjmijmy to, że on jest normalnie umiejscowiony i jest tutaj więcej tych blach, bo no wiecie, one się prasują. Mogliśmy ich o no, taką warstwę przywalić na dach i przymocować. Ta, przymocowałem. Dobra. W busie też tam już ogarnęliście wszystko? Powkładaliście do tego... Ta. Dobra, ale nie wiem, czy to nam wszystko starczy. Merl, ej! Musimy się zwijać stąd. No, przydałoby się już. Idziemy. Zawozimy to na bazę. Cholera. No powiem wam, chłopaki, że nie jest ciekawie. Może pojedziemy pierw po naczepę i później zaczniemy budować, żeby tą naczepę jakoś ukierunkować, co? No dobra. No tak, bo akurat my mamy, żeby rozpakowali to wszystko, co mamy, blachy i tak dalej. No i tak musimy czymś jechać. No jest tam samochód jeszcze jeden. No nie widziałem go. To weźmiemy ten. Tamten weźmiemy, pojedziemy po ciężarówkę i tą ciężarówką pojedziemy po jakąś naczepę. No dobra. Chodźcie do tego, niech coś robią w końcu, a nie. Dobra widzowie, spytamy Ricka, czy nam tego nie ogarnie. Ty i Rick macie wypakować wszystkie blachy z tych samochodów, co przywieźliśmy. Słyszałeś? Co? Blachy wyciągacie z tych samochodów. A ty? My jedziemy po ciężarówkę. Okej. Wsiadajcie. Merl? Idziemy tym. Gdzie teraz? Jak gdzie teraz? Po ciężarówkę. A. Ty się już uspokój, bo nie wiadomo, czy to jest prawda, co on ci powiedział. Tak? No ale to miałby kłamać w sumie. Chyba lepiej jakby właśnie skłamał, że ona żyje i mogły mnie nią szantażować, nie? Czy miał skłamać, żeby ci właśnie twój humor zepsuć? I co po tym? No możeś po to chciał skłamać, żebyś się z nami pokłócił wszystkim i żebyś sobie coś zrobił? No właśnie. Dziwnym trafem jakoś wcześniej nie mieli łączności, bo się zepsuło radio i nagle mają nawet dostęp do bazy danych na jakimś domku rodzinnym. Pomyśl, nie łączą ci się kropki? Nie, nie chcę ich łączyć. Weź się uspokój, trzeba żyć do przodu. Trzeba tą całą epidemię zwalczyć wszyscy razem. Nie zwalczy się. Zwalczysz. Jedyne co możemy zrobić, to przetrwać to. Zwalczymy. Jak? Obiecuję ci, to zwalczymy.
że zostaniesz przez hordę wojskowych, wyklaniesz antidotum, które sztywni, nie wiadomo czy istnieje, bo ten generek był jakiś firnięty. Sztywni nie są nieskończeni. Ale jest ich dużo. Jest dużo, ale da się ich wszystkich wytępić. Chodźcie po ciężarówkę. Dobra, widzowie, mamy tutaj sztywnego, no na pewno mamy, ale mamy też tą ciężarówkę naszą. Trzeba tylko odczepić naczepę tą z naszą benzyną, którą tam mamy, bo i tak wrócimy do tej bazy, bo widzowie, nie po to ją tutaj ogarnialiśmy, żeby teraz w ogóle tej bazy nie mieć. Dlatego zostawiam tutaj tego i jedziemy po następną naczepę. Dawajcie za mną. Dobra, widzowie, gdzie? Jak nie na strefie industrialnej mogą być naczepy? No właśnie, jedziemy na strefę industrialną, tam na pewno znajdziemy jakąś naczepę i tą naczepę, widzowie, trzeba będzie przymocować do naszej ciężarówki i zostawimy to jako bramę. I zrobimy tak, że nie będziemy wjeżdżać jakby samochodami do bazy, po prostu nie zrobimy ruchomej bramy, tylko wiecie, samochody będą zostawione na zewnątrz, a to tylko będzie ogrodzone, żeby sztywni nam nie wchodzili. Czy oni jadą za nami? No chyba ich zgubiłem, widzę. Dobra, jadą tam, jadą. Dobra, dogonią nas. Mamy tu ciężarówkę, mamy też taką naczepę. Taką naczepę właśnie szukamy, tylko że jeszcze z płaskim, jakby wiecie, podestem, żeby po prostu strażnicy mogli tam stać i strzelać. Dobra, tutaj mamy jakiś klub. Kiedyś, pamiętacie, to był Clinton Denning w pierwszym, nie w pierwszym, tylko w trzecim sezonie Prawdziwego Życia u Kalucha. Tutaj to wygląda, jakby tu były jakieś magazyny. Dobra, to wyjdziemy tutaj w prawo, coś tutaj na pewno powinno być. O! O właśnie taką, widzowie, mi naczepę chodziło, także zakręcamy i podczepiamy, macie tutaj próbują driftować, no dobra, coś im tam się może udać. A dobra, łatwo poszło, widzowie, jedziemy szybko do naszej bazy. Jedziemy przez te tutaj wszystkie, zakamarki, tylko nie wiem, czy my tędy przejedziemy, ale nie chce mi się wykręcać, dobra, spróbujemy, no. No niby Shane nigdy ciężarówką, wiecie, za normalnego życia nie prowadził, ale no, to nie jest nic takiego ciężkiego. Wystarczy wziąć dobry łuk. O, nawet tutaj mieliśmy jakieś naczepy, ale takich nie potrzebujemy, tylko o, nawet tam była naczepa, jak widzieliście, taka płaska. No dobra, ale też ją znaleźliśmy, ją postawimy. Postawimy ją tak, że to będzie jakby brama, taka na środku. I tutaj będą jakby ludzie mogli stróżować. Do tego postawimy jakieś sandboxy i będzie cacy. Teraz wam pokażę w ogóle, jak będziemy budować tą bazę. Aj, no i widziałem, widzowie, że no, troszeczkę tam wczuliście się w ostatni odcinek, jak myśleliście, że przyjaciele zginą. No niby gdyby medyk tam nie pomógł, no to Shane by musiał ich zabić, tak? No innego wyboru nie miał. Dlatego musielibyście mu to wybaczyć, ale no, jeżeli nie on, to oni. A jeżeli nie oni, to on by zginął. A no i oczywiście dawajcie jakieś propozycje, co robimy dalej w serii, bo na razie zapasy jakieś tam z jedzeniem mamy. Czyli równie dobrze Shane by mógł już odpocząć, siedzieć sobie tylko na bazie i tyle. Dobra, widzowie, tutaj to ogarniemy, dobra, niech oni jadą. Jedźcie do przodu zaparkować. My, widzowie, to zrobimy tak, że tutaj jeden dom, tamten wykluczymy, a to postawimy w taki sposób. O, coś takiego, okej? Okay. I dookoła tego będziemy rozstawiać sandboxy. Im powiem, żeby ogarnęli jakieś właśnie worki z piaskiem, a my zajmiemy się budową dookoła płotów. No, widzicie, tu jest tyle sztywnych, że no, masa ich tu się roi. Panowie! Co ty mówisz? Co? No, on powiedział, że mam nie ufać nigdy Shane'owi. Nieprawda. To wyjazd stąd. Słyszeliście tu wszyscy. Co? To wyjazd stąd. Czyli się nic takiego nie mówiłem. Słyszałem. Co słyszałeś, jak się pytałeś, co? No specjalnie powiedziałem, co to było retoryczne pytanie. Idzie, no, to idzie. Po co dobra, miałbym to odejdźcie mówić? Stąd lepiej. Odejdź. Ja tu widzę. No chyba nas, tak? Wow, olśniłeś mnie. Gdzie jest medyk? Zabił go. Co? A co ty mówisz? Przecież zabił go na moich oczach. A ciebie się pytałem o zdanie. Tak. Przymknij ten swój głupi łeb, albo ci go strzelę, bo się mnie irytujesz. Zabił go na moich oczach. Nie chcę mi się nawet z nim rozmawiać. Nie masz 5 sekund, albo ci odstrzelę. Zabiłeś mojego przyjaciela. 5. Co jest, widzowie? 4. Nie celujcie, nie. Merlu, spokój się. Merlu, co robisz? Nie. Nie ma co marnować na niego kuli. Oporowcy zabili medyka. O. Nie słuchajcie go. Pięknie. No i co w takim wypadku? Prosto było powiedzieć, a nie jakiś teatrzyk muszę oglądać. Jaki teatrzyk? To on tworzy teatrzyk, mówiąc, że ja zabiję go. A wy do niego dołączacie. Kłamiecie na temat rodziny Merla. No właśnie. Ty też. Dobra, nie chcę mi się tego słuchać. Czemu kłamiecie? Tym kłamie. To jakim cudem mi się zepsuty radio i nagle wiecie? Macie bazę danych w tych domach? Co to jest baza FIB? Tu chodzi o coś innego. O co chodzi? Myślisz, że ci powiem? Właśnie. Dobra. Przyznaję się, że kłamię. Póki my gadamy, weźcie, ogarnijcie ktoś z was worki z piaskiem, tam poustawiajcie przy naczepie. Dobra, przyciągnę osobę. Chodźcie, zajmiemy się workami.
Niech ktoś może psychicznie zajmie się Merlem. Przez twoje wygłupy widzisz, co się z nim stało. Moje wygłupy? Skąd wiesz, że niby nie żyje? No, pomyśl. Skąd mam wiedzieć takie rzeczy? Przestań już kłamać. Nie kłamię. Naprawdę nie żyje? No. Jakbyś porozglądał się po mieście, to leży taki jeden brak. Słuchaj, powiedz mu, że żartowałeś. Powiedz mu, że żartowałeś. Jak co? No żeby dobrze, lepiej funkcjonował. Żyje. Chodzi. Super. Powiedz mu, że chodziłeś tak, żeby chcieć wywołać na nim presję. Widzisz, jakim on stanie? On w takim stanie nie jest pracowity. Powiesz mu to? Powiedz. To chodź. Gdzie on ucieka, widzowie? Gdzie on na dach wchodzi? Hej, stój! To ma stać na początku, nie? Tam robimy. Co? Dobra. Do domu przez okno wszedł. Dobra, idź mu powiedzieć, ja idę zająć się potem. Jak coś, to niech on do mnie przyjdzie. Dobra, widzowie, niech on pójdzie mu to powiedzieć, bo w innym stanie on nie będzie ogarniał w ogóle, co tu się dzieje i nie będzie nam pomagał. I będzie stwarzał zagrożenie dla naszej grupy. Dobra, zajmijmy się budowaniem. Okej, widzowie, ja już wziąłem sobie podstawy, które muszą zostać umieszczone po to, żeby normalnie mury można było budować. Tylko nie wiem, czy te, tylko takie półki trzeba wziąć. O. Właśnie o coś takiego mi, widzowie, chodziło. Trzeba to obniżyć, to położyć tak, zbudować i do tego przytulić to. Bo żywopłot tam też pomoże, żywopłot też tam będzie robił jako tutaj mur. Także bierzemy metalową ściankę teraz, przykładamy, budujemy. Dobra, i pierwszą ścianę w sumie mamy zrobioną. Tam widzę, że oni już chyba te worki z piaskiem ogarniają z tą naczepą. Dobra, zaraz się tam też przejdziemy. A jeżeli chodzi tutaj o to... Dobra, w sumie garaż mamy fajnie obudowany. Tutaj nam nic nie wyjdzie. Czyli po prostu musimy tutaj obok domów robić. Właśnie tutaj w tej płaszczyźnie. Coś w tym stylu i idealnie nam się przypasowywuje. Widzowie, bardzo mnie cieszy, że tak bardzo zaangażowani jesteście w tą serię, jaką jest GTA 5 Zombie. Ale, widzowie, na pewno trzeba też stworzyć jakąś alternatywę do oglądania, bo zombie wiadomo, że jak będzie co chwilę wrzucane, ale wiem, że wam się bardzo to podoba i chcecie, żeby było co chwilę. Może być co chwilę, tylko jest jeden problem. Nieraz chcielibyśmy dla was więcej zrobić tych zombie, ale nieraz nie mamy osób. Na przykład teraz nie mamy już medyka. No w sumie, no medyka ciężko było ogarnąć czasem, bo medyk, czyli Tomelot, no też ma życie prywatne, no i musieliśmy kiedyś odkładać te nagrywki specjalnie pod niego. Ale no, mam nadzieję, że to zrozumiecie, widzowie. A, no i oczywiście pamiętajcie o tym, że jest rekrutacja do ekipy nagrywkowej, którą macie w opisie na Discordzie nagrywkowym, w której piszecie po prostu podanie do nas na nagrywki. Także serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie brać udział w nagrywkach GTA 5 Zombie. No, tutaj troszeczkę odwaliłem i to troszeczkę trzeba inaczej pobudować. A dobra, ja już wam tutaj nie będę za dużo czasu zabierał. Skipuję troszeczkę tą budowę i pewnie zobaczymy się, jak już będzie troszeczkę zbudowane. Dobra, widzowie, skończyłem jakby to już budować. W sumie tutaj jakby nie patrzeć. O, też mogą dotrzeć, także widzowie, no tutaj jeszcze zbudujemy jeden podest. Tylko zabrakło mi już tamtych normalnych podestów, to będę musiał się posłużyć tymi trójkątnymi. Także użyjemy tego podestu, damy tam ściankę. No i widzowie, mamy... O, nawet ostatnią ściankę mamy, zobaczcie. Dajemy tą ściankę i mamy gotowe. Chcę sobie zobaczyć, jak poradzili sobie z tą naczepą tam, jak to pobudowali. Ale teraz sobie tak myślę, widzowie, jak my stąd wyjedziemy teraz? Widzowie, jak my teraz to wyjedziemy? Trzeba będzie zbudować jakieś bramę wjazdową, już nawet chyba wiem gdzie. Ale zobaczcie, co oni tu zrobili z tą naczepą. Patrzcie, jak to mocarnie wygląda. Ja pierdzie, dobra, tutaj jeszcze spawają. Dobra, tutaj trzeba będzie zrobić bramę wjazdową, widzowie, tutaj. Widzisz, jak tu pracowali? Patrz, tego chyba 3 razy musiało pominąć, żeby pracować. Tu nic nie robię, nie pomocy. Co? Trzeba pomagać im. No to, słuchaj, nie chcę pracować, ja tu my to worki niesiemy. Tak. Skoro robimy, to jest ten, ten dopiero motek wziął, zaczął robić. O, ten tutaj podgląda. Udają, że suche robią w ogóle. Rudą. Tu se siedzą, oglądają, nie wiem, na gwiazdy patrzą w dzień. Dobra, co to jest? Nic nie robią. A znaczy, co to? Skąd ja wiem, powiem tak, ona nawet obiadu nie potrafi zrobić, ja już tłumaczę chyba trzeci raz, że ma się wziąć do roboty. A ona mi narzeka, że ona tutaj jest pielęgniarką, no ona od tego nie jest, no przecież ona jest... A gdzie jest Charlotte? Dajcie na luz! Charlotte? Dobra, ale teraz panowie i panie, zagwozdka kolejna, jak my stąd k***a wyjedziemy? Właśnie... Mam dobry pomysł. Musimy, tak... Widzisz te schody tutaj? Nie. Ktoś przejedzie przez żywopłot samochodem i będziemy parkować tutaj przed wjazdem. Tak, będziemy parkować na pewno przed wjazdem, ale kolejna sprawa. Ja bym po prostu wywalił ten płot tutaj jeden i tu zrobił bramę wjazdową. Bramę wjazdową? No nie, dobra, panowie. Ale są lepsze. Do roboty, szybciej to zajmie nam. Rozbieramy. Dobra, widzowie, trzeba to rozwalić. Ściągamy teraz tą płytę. Nie, 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 nie
Ale trzeba będzie tutaj dodać rampę, bo jest taka jedna rampa, która też pozwoli nam tutaj wjeżdżać. To co? Chociaż nam tutaj ta lampa będzie przeszkadzać. Ale no dobra, widzowie, po prostu ciężarówką tutaj nie będziemy wjeżdżać. Tutaj tak, jakąś rampę tutaj trzeba dać też, co? Ale no przydałoby się. Słup zamontować. Nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie nam przeszkadzał. Nie, ciężarówką samochody... nie będziemy wjeżdżać wtedy. No. Dobra, ja tutaj położę rampę, wyjdźcie po bramę jakąś, wyciągnijcie z jakiegoś domu. Dobra, ale dawajcie już z tamtej strony. Dobra. Dobra, widzowie, tutaj już coś tam wymąciłem z tej blachy, tutaj taką framugę zrobiliśmy i mamy jako taką bramę wjazdową. O, tutaj ktoś przyjechał, nie wiem kto to przyjechał. Wjeżdżaj. Kto to jest, widzowie? Czy to nie jest haker? O, ten tu niesie coś. To już zostało zbudowane. Jak ty wyglądasz? Co chwilę swój look zmieniasz. Mam coś dla ciebie. Co? Masz tą bramę? Trzymaj, tak. W pudełku? No bo to jest no, DIY, zrób wersja to sam. Zrób to sam. Aha. A wy co? Zapraszam do środka, nie będziecie mieszkać w tamtym domu, zapraszam, jakieś sobie tutaj wybierzecie. Okej, coś tam tutaj przyniósł, widzowie, ogólnie minęło kilka godzin. O, mamy chodź. Metalową bramę, dobra, to już wkładamy. Tutaj cieplej. Milsza atmosfera, czasami. A ty już się różni. Klimatyzacją. Uwaga, mamy zrobione. Bam, wszystko gotowe. A co to za luka? Ty, ale nie chcę nic mówić, ale my tu nie mieszkamy. No a po drugie ta luka dużo nie zmieni. Czekaj. No, ona nic nie zmieni. Już ci ją naprawiam, kolego złoty. I tak nic by nie dało, i tak by nic nie dało. O, no i lepiej macie. No i wszystko śmigobam, elegancko. A uczenie mechanika z budowla item. No co, masz jakiś problem? Patrzyłeś się w ogóle? Shane. Nie mam problemu. Co? Musimy się gdzieś wyrwać. Gdzie nawet? Pamiętasz tych, te wieże? Na polowanie. Jakieś dziwne. Na polowanie też. Dobra, to pojedziemy. Niedługo będziemy. Wiecie w dwójkę, tak? Co? Shane, poczekaj chyba. Nie pojadę. Co? Słuchaj, chciałem ci dać broń, ale masz. Mam przecież broń. Jak to będzie twój szczęśliwy dzień? Taki żart? Jedyne to zaraz. A broń może później zostanie. Ty Max, wiesz co? Co mam ja tym bić sztywnych? Nie wiem, możesz zjeść, możesz bić. Weź. Chodź Max, my się zajmiemy tobą, chodź. Tak, chodź. Otworzę bramę. Okej, otwarte. Jedziemy. Dobra, widzowie, no to my będziemy jechać. Jedziemy na polowanie, bo trzeba jakieś jedzonko też upolować. Bo powoli się nam zapasy kończą, to jedziemy do lasu. Wszystko w porządku? Jak najlepszym w porządku, tak. A ty chcesz tutaj zostać, czy z naszej bazy wracamy? Nie chcę. Czyli wracamy do nas, nie? Ja wracam tam, nie wiem jak ty. Ja chyba też. Ale ja nie mogę ich słuchać. Czy zostajemy no, tutaj, czy wracamy Maxa do bazy i... Nie wiem jak ma ten drugi, zapomniałem jego imię. Rick? Nie Rick, ten... Mechanik. Z kim jechali? No. Ale ja też nie wiem jak ma na imię. Nigdy chyba nie mówię nawet. Nigdy nie mówi właśnie jak ma na imię. Trzeba będzie to rozprosować. Co, jedziemy opolować coś, co? Mhm. Już wszystko w porządku? Powiem. Rozmawiał z tobą haker? No właśnie powiedział, co kazałeś mu powiedzieć. Wiesz, że tak mnie nie pocieszysz. Co kazałem mu powiedzieć? No już powiedział mi wszystko, ci, że... No wiesz jaki on jest. Co powiedział? No, że kazałeś mu powiedzieć, żeby mnie pocieszył, że jednak ona żyje. No bo ona żyje. Żebym się wziął do roboty. Bo ona żyje. A, powiedział, że gdzieś szczątki podobno są w mieście. A czemu tego słuchasz w ogóle? Nie powiedział co innego. To kazałem mu powiedzieć, żeby tobie powiedział, jaka jest prawda. A widać, że on znowu leci w kulki. Dobra, inaczej, na koty chcesz polować, tak? Jakieś zające, nie? Zające, sarny, dziki, sarny, kunoty, jelenie. Sarny to bardziej będą pochowane. Pochowane myślisz? No, na pewno będzie ich mniej. Chyba, że pozamarzały. O, jest jedna, tam była. No widzisz, jednak miałem rację, że jednak będą. Dobra, pojedziemy do lasu i ich tam będzie na pewno więcej. Bo szukamy najbardziej zagęszczonego lasu, Mery. No widzę, no ten chyba musi tutaj, być zagęszczony. Mhm. Tam widzę jedną sarnę. Po drodze też mijaliśmy dziko. Z przodu sztywny. Ora. Poczekaj. Zajmę się sztywnym. Tylko nie strzelaj, daj mi pierw trafić, żeby nie spożyć zwierzyny. Trafione, widzowie, trafione. Tylko trochę nafaszerowane ołowiem, ale mamy pierwszą sarnę. Dobra, ją tutaj zostawimy. Niech troszeczkę ostygnie. Tak, trafiłem. Mamy jedną zwierzynę na 100%. Dobra. Dobra, dalej ją zapakujemy do nas na pick-upa. Biegnie już do samochodu. Chodź, szukamy dalej. Niech ona trochę, wiesz, zesztywnieje. No dobra. O sztywną lepiej będzie ciągnąć niż takiego flaka. A ja nie wiem. Nigdy nie było zimne. No ostatnio ciągnęliśmy. No ale jeszcze było ciepłe, bo to od razu to robisz. A teraz jest zimno, to wiesz. Nie. Mieliśmy nie strzelać. Ja się zajmę trupami. Ale i tak strzeliłem do zwierzyny, to i tak przecież... No, to zajmie się tym poprawą. Ach ten Merl, widzowie, ach ten Merl.
Dużo ich tutaj. No, a zwierzyny brak. Cholera jasna. Chyba, że tam na dół zejść widzowie? Może przy wodzie będzie ich więcej? Taka może być kolej rzeczy. No, idzie kolej. Coraz gorzej idzie ci to strzelanie. Zimno jest. Ja to nie narzekam. Coraz gorzej idzie ci chyba używanie siekiery. Chyba ta. Chodź. Dobra widzowie, na razie to do samych sztywnych tutaj polujemy. Tak jak mówiłem, sama zima. No, nigdy tutaj zimy nie było. Tam kiedyś była. Ale kiedy? To jeszcze kiedy nie żyłem. No stąd to skąd ty możesz taki rzeczy wiedzieć? Gdzieś płot widzowie? Co tu jest? Cicho, starcio. Widzowie, co to jest? Ty, to nie są te. Ci co tworzą te szałasy takie? Chyba ta. Wyglądają na taki. Co robimy, spierniczamy czy co? Nie no, co ty. Pewnie mają coś dobrego. A nie wyglądają na jakiś. Chcesz ich zastrzelić? Czemu nie? Chodź. Nie widzę tu żadnej kobiety. Ręce! Boże. Ręce! Amunicję mamy. Czego chcecie? Co jest grane tutaj? Oto my, klan Wielkiego Orła. Co? Klan Wielkiego Orła. Czego oczekujecie? Jedzenia? Nic tutaj nie znajdziecie. Odejdźcie stąd, to jest zima piękna. Nie dla takich ludzi jak wy. Ty! Shane! Co jest? Znalazłem kogoś, odsuń się. Kogo? Do przodu. Jedną, drugą stronę. A wy co jecie? Praktycznie. Co ty tu robisz? Ludzkie mięso. Co? I takie ząbeczki. Co? Co ty tu robisz? Musiał się ktoś miał opiekować, gdy mnie nie było. Ale wielki brat ubrany na piękne barwy zostaje z nami. To jest dzisiejsza nasza kolacja. Przymknij się wreszcie. Ja? On co chwilę gada jakiś mięso. Ale że ja mam zostać tutaj? Nie. Oni chcą mnie zjeść. Nie, zabieramy go. Nie ma takiej nawet opcji. Zabieramy go. Spokojnie, i tak by mnie nie zjedli. Musicie najpierw zniszczyć klan Orła. To zrobię samą siekierą. To się odwróć. Co? Co ty gadasz? Co jest?